Cześć! Jeżeli nie masz czasu albo nie lubisz długo stać w kuchni i potrzebujesz prostych, szybkich rozwiązań, bo mimo wszystko chcesz jeść zdrowo, to ten film jest dla Ciebie. Zapraszam Cię na 6 zasad tego, jak spędzać mniej czasu w kuchni, a na koniec powiem Ci również o tym, czy gotowanie na cały tydzień w ciągu jednego dnia, a nawet nie całego jednego dnia, jest możliwe, bo jest możliwe. Powiemy o tym, jak to zrobić. Zapraszam na odcinek. Kiedy zgłaszają się do mnie podopieczni, bardzo często proszą o to, żeby jadłospis był prosty, był szybki, bo nie lubią, bo nie mają czasu gotować. Powodów jest mnóstwo. I rzeczywiście ja też jestem zdania, że jeżeli możemy w kuchni na gotowaniu i przygotowywaniu jedzenia spędzić mniej czasu, to dlaczego nie? Szczególnie teraz, kiedy zaczął się nowy rok szkolny, wiele osób ma dzieciaki, które puszcza do szkoły, są studenci, którzy potrzebują się skupić na nauce i w ogóle wszystko od września po prostu się coraz bardziej napędza, nieważne jaką pracę mamy, no to warto sobie to wszystko dobrze zorganizować. Dlatego dzisiaj właśnie porozmawiamy o tych zasadach, co zrobić, żeby to było wszystko proste, szybkie, ale też zdrowe. Dopełnieniem tego filmu jest mój nowy jadłospis. Jadłospis keto dla zapracowanych. Jeżeli masz ochotę się z nim zapoznać, to zapraszam Cię do opisu filmu. Taki jadłospis można sobie kupić u mnie. On jest stricte dla osób będących na diecie ketogenicznej. Jest prosty, szybki, ale właśnie też zdrowy, bo to jest mój priorytet, żeby to nie tylko było keto, ale żeby to było zdrowe. A teraz przechodzimy do zasad. Po pierwsze, jeżeli jesteś osobą, która odżywia się niskowęglowodanowo i ma taki już keto styl życia, nazwijmy to, to jesteś już do przodu, ponieważ zazwyczaj na keto jemy mniej posiłków, rzadziej i tym samym oszczędzamy czas na ich przygotowanie, ale także na samo jedzenie. Także tutaj to jest tak naprawdę pierwsza zasada. Żywienie niskowęglowodanowe, przełączenie się na energię również z tłuszczów, kwasów tłuszczowych, ciał ketonowych, które są takim długotrwałym paliwem. I jeżeli właśnie z tego korzystasz, jeżeli starasz się wydłużać przerwy między posiłkami, to już masz przewagę nad sobą w wersji na przykład wysokowęglowodanowej, kiedy tych posiłków jest 5 czy 6. I tak też jest skomponowany jadłospis, który przygotowałam. To są tylko 2 posiłki, ale masz też do tego propozycję takich w ogóle po prostu półminutowych dodatków, którymi w łatwy sposób możesz zwiększyć swoją kaloryczność, jeśli tylko chcesz. I możesz zrobić sobie na przykład 3. posiłek w formie przekąski. Pierwsza zasada, po prostu przejdź na niższe węglowodany, tym samym masz stabilny poziom energii, możesz jeść mniej i rzadziej. Druga bardzo ważna rzecz to sporządzenie sobie listy zakupów. Nieraz po prostu, nie wiem, po pracy czy po odebraniu dzieci, po prostu niektórzy biegną do sklepu, bo czegoś im brakuje, bo coś muszą kupić. To, ile czasu spędzamy w sklepie, potrafi znacząco wpłynąć na to, że po prostu no nie mamy tego czasu na coś innego, więc żeby nie tracić go, to warto sporządzić sobie listy zakupów z produktami, które potrzebujemy, na przykład raz na tydzień. W jadłospisie u mnie jest na każdy tydzień, na końcu każdego tygodnia właśnie taka lista zakupów, ale dodatkowo jest też taka lista takich produktów, które warto mieć w swojej kuchni, które się nie psują tak szybko, które pomogą nam zaoszczędzić ten czas i które się przydają. Tak jak na przykład różnego rodzaju oleje, czy produkty sypkie, czy półprodukty, które możemy dłużej przygotowywać, czy na przykład gotowe źródło chociażby białka, takie jak, nie wiem, jakieś ryby w słoiku, czy ewentualnie w puszkach. Także warto mieć po prostu takie swoje listy, albo oczywiście możecie też skorzystać z tych, które ja dla Was przygotowałam. Jeżeli tworzymy taką listę, to warto też zwrócić uwagę na to, co się psuje i jeść to na początku. Czyli na przykład, jeżeli chcemy jeść zdrowo, wiemy, że na przykład zielenina, warzywa zielone, świeże są bardzo ważne,
to kupujemy je na przykład raz w tygodniu, ale włączamy je do swojego jadłospisu w pierwszej połowie tego tygodnia, żeby nie wyrzucać, żeby znowu dbać o naszą planetę, ale także o nasze portfele. Także staramy się te listy zakupów tak planować, żeby właśnie też mieć to na uwadze, co jest bardziej trwałe, a co mniej. Trzecia zasada to przygotowywanie jedzenia dla całej rodziny. To nie znaczy, że każdy z naszej rodziny musi być na keto. U mnie tylko ja, albo głównie ja, bo czasami też mój mąż jest na keto, a i tak gotuje nam jeden obiad. Co warto w takim wypadku zrobić? Zobaczmy. Na przykład większość dzieci lubi boloński sos, spaghetti bolońskie. Przygotowujemy bazę, dzieciakom robimy do tego makaron, a sobie na przykład robimy makaron z cukinii czy makaron koniak. I jakby tylko zamiana tego jednego składnika na wysoko bądź nisko węglowodanowy sprawia, że to jest tak naprawdę jedno danie i zaoszczędza nam to czas. Różnego rodzaju desery. Możemy zrobić jeden deser bez cukru i zjemy go zarówno my, jak i dzieci. Czy sałatki, czy mięso z warzywami i tylko na przykład reszta rodziny dostaje do tego dodatek ryżu czy ryba. Naprawdę żywienie niskowęglowodanowe wcale nie oznacza, że musisz dla siebie gotować coś zupełnie innego. I jeżeli w to nie wierzysz, to spróbuj usiąść, wypisać sobie, co Twoja rodzina, jeżeli gotujesz dla całej rodziny, bo tutaj w ogóle takie jest założenie, bo jak gotujesz tylko dla siebie, to cóż, mogę Ci tylko pozazdrościć. Chociaż nie, ja lubię żywić moją rodzinę zazwyczaj. Natomiast jeżeli masz rodzinę i gotujesz dla niej, to po prostu napisz sobie, wypisz, co lubi Twoja rodzina, i co tak naprawdę gdzieś tam się łączy z tym niskowęglowodanowym stylem życia i jak możesz to pogrupować. I takie też posiłki zawarłam właśnie w moim jadłospisie, żeby było Ci łatwiej przygotowywać jedną rzecz dla wszystkich. Czwarta zasada, która się z tym łączy, to dania jednogarnkowe, których też jest u mnie w jadłospisie sporo. Ponieważ to, po pierwsze, zaoszczędza nam zazwyczaj czas przygotowywania, ale także czas sprzątania. Nie ma po prostu totalnego bałaganu, nie używamy, nie wiem, 5 patelni, tylko po prostu wszystko jest w jednym garze albo na przykład w wolnowarze. I zachęcam Cię do zastanowienia się, jeśli jeszcze nie posiadasz wolnowaru, nad zakupem. Jest też u mnie film o wolnowarze, ponieważ nie dość, że zaoszczędza nam to czas, to jest to bardzo zdrowa forma przygotowywania produktów i naprawdę możemy w tym zrobić wiele rzeczy od rosołu przez wszystkie mięsa, ryby po deser. Także naprawdę bardzo, bardzo fajna opcja. Coś, co warto być może rozważyć. Zasada piąta to prosta rzecz. Przygotowywanie posiłków na kilka dni. To się znów wiąże z dobrym planem, najlepiej takim planem przynajmniej na tydzień właśnie tego jedzenia i złączenia tego ze swoją listą zakupów. Ale naprawdę, jeżeli na przykład jemy coś przez 2 dni to samo, to w większości osób nie sprawia to problemu. Jak ja zrobię zupę ogórkową, to moje dzieci mogą jeść ją i 3, i 4 dni, a Tymon to w ogóle mógłby jeść tylko zupę ogórkową. Także jeżeli nie do końca lubisz jeść codziennie to samo, to być może jakby zrób sobie na przykład jakąś rybę czy mięso, które będzie podstawą Twojego dania, a dodaj do niego tylko na przykład jednego dnia, nie wiem, jakąś jedną surówkę, jednego dnia drugą, a trzeciego dnia samą kapustę kiszoną czy ogórka świeżego. Na tej zasadzie, żeby coś się zmieniło, ale wciąż gotujesz na kilka dni. I w jadłospisie znów, który przygotowałam dla Was, też ta zasada jest w niektóre dni uwzględniona, tam kiedy to danie po prostu jest smaczne dnia kolejnego. I szósta zasada to przechowywanie żywności, które też potrafi nam zaoszczędzić czas. Jeżeli coś kupimy i nie włożymy na przykład do lodówki, jeżeli to dane warzywo, chociażby już nie mówiąc o mięsie czy rybie, tego wymaga, no to wiadomo, że nam się to zepsuje i jest problem. Natomiast możemy tak zrobić te zakupy i tak przechowywać te produkty, żeby starczyły nam one na jak dłużej. I teraz, co jest tutaj dobrą opcją? Dla osób, które naprawdę nie mają tego czasu i chcą zrobić coś na ileś tam dni, pakowanie próżniowe polecam. Ja testowałam takie pakowanie próżniowe, mówiłam Wam nawet o tym. Nawet 5-krotnie potrafi przedłużyć trwałość, czy to warzyw, czy całego dania. Zapobiega przede wszystkim namnażaniu się jakichś bakterii czy pleśni i też zachowuje świeżość, czyli
składniki odżywcze się nie utleniają, tym samym to jedzenie nadal jest tak wartościowe albo podobnie wartościowe jak wcześniej. Bo tak, to jeżeli na przykład mamy coś, nie wiem, pokrojone, to po kilku dniach leżenia w lodówce już troszeczkę straci na wartości, jeśli chodzi o składniki odżywcze. Także jeden ze sposobów na przechowywanie to pakowanie próżniowe. Są sprzęty do tego, taki odsysacz, ten też nie zajmuje dużo miejsca, także nawet w małej kuchni się może sprawdzić. Kolejna sprawa to mrożenie. Niektóre dania gotowe można po prostu zamrozić i odmrozić sobie za jakiś czas. Zrobisz na przykład duży gar nawet bigosu, bigos można zamrozić w mniejszych porcjach i tylko wyciągasz, podgrzewasz, masz gotowe, czy na przykład nawet zabierasz ze sobą, nie wiem, do pracy. Kolejna rzecz, którą polecam i która niektórych odstrasza, ale naprawdę nie jest trudna, to wekowanie. Weźmy na tapetę znowu ten bigos. Jeżeli masz gorący jeszcze bigos, wsadzisz do wyparzonych słoików, odwrócisz, porządnie zakręcisz najpierw oczywiście, odwrócisz nakrętką do dołu i poczekasz, aż wystygnie, to ta nakrętka powinna tak kliknąć, wejść jakby do środka i po prostu taki zawekowany, takie zawekowane danie można przechowywać od 2 nawet do 3 tygodni. Tutaj dobrym testem jest test tej nakrętki. Jeżeli ona jest wklęsła, a nie da się jej tak klikać nią, to znaczy, że to danie jest zawekowane i będzie dobre. I to też jest dobry sposób dla osób, które nie lubią jeść na przykład 2 czy 3 dni z rzędu tego samego, bo na przykład sobie coś zrobią, zjedzą na świeżo, a dopiero po, nie wiem, na przykład co poniedziałek jest bigos i po prostu co poniedziałek jesz bigos, a robisz go na przykład na 2 czy 3 tygodnie jednorazowo i oszczędzasz też czas. Ok, to jest 6 zasad, a teraz na koniec przejdźmy jeszcze do czegoś, co wydaje się niemożliwe, ale dla osób mega zapracowanych jest to do ogarnięcia. To jest gotowanie na przykład tylko w niedzielę na cały tydzień. I miałam takich podopiecznych, którzy mówili, że totalnie nie mają czasu w ciągu tygodnia i potrzebowali takich rozwiązań, żeby po prostu raz w tygodniu sobie to wszystko przygotować. Na pewno tutaj planowanie jest kluczem i musisz mieć te pozostałe rzeczy, takie jak listę zakupów, zrobienie ich odpowiednio, tak żeby mieć na cały tydzień po prostu plan działania. I wtedy masz produkty, się przygotowujesz danego dnia. Co jest istotne? Ja bym to podgrupowała na makroskładniki pod kątem dietnisko-węglowodanowych, czyli musisz mieć na ten cały tydzień różne źródła białka. I teraz tak, jeżeli jesz mięso, to może 1-2 mięsa, najlepiej już sobie je przygotuj, na przykład zrób pieczeń. Takie mięso przygotowane i później włożone do lodówki, jak tylko ostygnie, spokojnie można przechowywać 3-4 dni, więc to jest dobra opcja na tą pierwszą połowę tygodnia. Podobnie jest z rybą, natomiast jeżeli kupujemy już coś wędzone czy bardziej przetworzone jak jakąś wędlinę, albo na przykład właśnie wędzoną rybę, makrele czy śledzie już częściowo przyrządzone, to jest to białko, które możesz mieć znowu na drugą połowę tygodnia, bo na przykład jak kupisz taką makrele czy śledzia czy jakąś inną rybę, czy już nie mówiąc w ogóle o takich w słoiku, czy w puszce źródłach białka, no to po prostu jesz najpierw sobie to, co możesz tam zjeść przez te pierwszych 3-4 dni, a w drugiej połowie tygodnia jesz te pozostałe produkty. To też fajnie pomaga tak właśnie sobie ten cały tydzień jedzenia zaplanować i albo mieć taki jeden tydzień i co tydzień jemy to samo, naprawdę jakby to się raczej nie nudzi, albo na przykład 2 tygodnie. I właśnie moje jadłospisy są na 2 tygodnie, na 14 dni, czyli jeżeli by Ci się miało coś w tydzień znudzić, no to jak 2 razy w miesiącu nawet zjesz to samo, to większość osób je prawie codziennie to samo, także 2 razy w miesiącu to naprawdę nie jest często. Kolejne źródło białka to jaja. Jajka można przechowywać ugotowane na twardo nawet do 7 dni. Ja tego nie polecam, bo jednak świeże jajko, takie nawet no, po 3 dniach jest smaczne. Po 7 dniach możesz spróbować, jeżeli Ci to nie przeszkadza, ale trochę zmienia kolor. Natomiast teoretycznie jest bezpieczne po 7 dniach. Oczywiście jak Ci śmierdzi i tak dalej, no to tego nie jedz, to proste. Więc jajka można sobie wcześniej ugotować, szczególnie na twardo i po prostu trzymać w lodówce i dodać czy to do sałatki, czy wziąć ze sobą do lunchboxa i tak dalej. Tylko nie obierajcie tych jajek, bo one wtedy szybciej tracą tą świeżość.
Źródłem białka też są sery, nabiał, jeżeli dobrze tolerujemy, więc zrobić sobie po prostu raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie zakupy, jeżeli chodzi o nabiał, to też jest coś, co szybko możemy sobie wdrożyć. Jeżeli chodzi o tłuszcze, to tutaj nie ma większego problemu, bo po prostu trzymanie w lodówce olejów nienasyconych, tych takich typu ogórecznik, lniany, rokitnik, z czarnuszki, dodawanie ich sobie do potraw, to jest super sprawa. Oliwa z oliwek, której nie trzeba trzymać w lodówce, olej MCT czy masło, masło klarowane, to są wszystko tłuszcze, które po prostu mamy pod ręką i możemy je dodawać sobie do posiłków. Ale też pamiętajmy, że dobrym źródłem tłuszczu jest awokado, które też możemy sobie, nie wiem, jedno, dwa, trzy kupić i w ciągu tygodnia zjeść. Oliwki, które kupujemy w słoiku i się nic z nimi nie dzieje, więc też je możemy trzymać i szybciutko sobie do czegoś dorzucić. Czy orzechy. Więc to są też takie źródła tłuszczów, które możemy mieć, nie musimy ich kupować raz w tygodniu, ale możemy je kupić raz na parę miesięcy tak naprawdę. No i kolejna sprawa to węglowodany. I te węglowodany nieraz są problematyczne, no bo warzywa najszybciej zazwyczaj tracą, ale jeżeli raz w tygodniu kupimy sobie po prostu taką fajną ilość warzyw, żeby tam pamiętać o tym, że codziennie te warzywa trzeba jeść, to powinno to pójść bezproblemowo. Sałaty ustawiamy sobie na pierwszą połowę tygodnia, a na przykład kiszonki na sam koniec, kiedy już nam się coś może zepsuć. I w ten sposób bardzo prosto możemy sobie to przygotować. I wiadomo, że jeżeli gotujesz tylko na przykład w niedzielę, no to w poniedziałek możesz sobie zjeść do tego jakąś fajną surówkę, na przykład do mięsa fajną surówkę kolesław, a pewnie, nie wiem, w sobotę czy w niedzielę, to zanim coś nowego zrobisz, to już sobie zjesz, nie wiem, kiszonki z kiełbasą. Ale to też jest spoko, bo najlepszy plan dietetyczny to taki, który wykonasz, a nie taki, który jest po prostu idealny i nie wiem, codziennie jest kawior, to też nie byłoby dobre. Także mam nadzieję, że te rady pomogą Wam lepiej zorganizować się w kuchni. Pamiętajcie też, że każda zmiana wymaga oswojenia, czyli na początku kiedy adaptacji możemy mieć tych wyzwań trochę więcej, musimy się nauczyć na nowo przygotowywać produkty, ale już później, nie wiem, przygotowanie szakszuki to będzie dla Ciebie po prostu jak bułka z masłem i pójdzie szybko. Także dajmy sobie też na to czas i postarajmy się mieć plan. A dla chętnych mój jadłospis Keto dla zapracowanych. Zapraszam Was serdecznie do zerknięcia na stronę. Pozdrawiam ciepło. Do zobaczenia. Cześć.